bo już jest spora baza klientów. Mam dziewczynę, która, słuchaj, ważyła 114 kg. Bo jak się zatkacie, to wtedy nie będziecie mieli siły już się na dalszą część się odetkać. My wachlujemy, bo jak widzicie, mówiłem, to była tylko rozgrzewka. Jak się nazywasz dziewczyny? Nie lubię dam. Tak? Wy mieszkacie razem z Rafałem Jąkiszem. Dokładnie tak. I kto tam dba o porządek? Jakieś panie pisały do nas, czy mogłyby nam posprzątać. Witajcie! Myślę, że ten odcinek programu Aktywnie Z powinna obejrzeć każda kobieta, bo dzisiaj moim gościem jest mister Polski Pytania na Śniadanie, Jakub Kucner. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, cześć. Witam cię serdecznie. No ja nie wiem, czy wszystkie panie wiedzą i panowie też, no bo nie dyskryminujmy tutaj panów jako tak, naszych tak, widzów, oczywiście, że ty jesteś trenerem personalnym. Tak, i trenerem fitness. Pierwsze to będzie, ćwiczenie będzie takie, słuchaj. Stajesz prosto, to jest rozgrzewka, czyli robimy raz, dwa. Tak, i bardzo ważne, że jak będziesz miała ręce tutaj, to musisz mieć nogi szeroko. Tutaj, nogi wąsko. Raz, dwa, trzy. Jak ja powiem zmiana, to robimy coś takiego. Ręce do przodu i tutaj. Trzy, dwa, jeden, start. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Masz już osoby, które z tobą regularnie ćwiczą? Tak, tak, już są takie osoby. Już jest spora baza klientów. Mam dziewczynę, która, słuchaj, ważyła 114 kg, jak do mnie przyszła. Już zrzuciliśmy 14 kg przez 2 miesiące. Także waży 100 kg, więc jest to moim zdaniem sukces. Jest naprawdę niesamowita, bezambitna, walczy. Bardzo fajna, skromna dziewczyna i powiem szacunek dla niej, bo to głównie jej zasługa, ale zrzuciła 14 kg. To ta druga seria? Tak jest, zaczynamy. Uwaga, wyzerujemy sobie. Start. Jedziemy, jedziemy. Oddychamy. Wiem, nie zapominamy o oddychaniu. Tak, jeżeli jest, bo to jest bardzo ważne. Razem z nami, to też nie zapominajcie. Tak, jeżeli, bo jak się zatkacie, to wtedy nie będziecie mieli siły już się na dalszą część się odetkać. Oddychamy nosem, wciągamy powietrze, wypuszczamy ustami. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze chwila. Lecz się obrócę. Uwaga, 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Stop. Ale wolno te sekundy lecą. Wachlujemy, bo jak widzicie, mówiłem, to była tylko rozgrzewka. Też były rozgrzewką tylko do ciebie. O nie, no dobrze. Odbijam dawaj, piłeczkę. Dawaj, jestem gotowy. Czy ty masz dziewczynę? Nie. Nie masz dziewczyny? Nie mam, nie mam. Słuchajcie, jestem no. samotny. Z wyboru. Z wyboru, ale co, nie masz czasu? Wiesz co, ostatnio tak. Wiem, że jakbym znalazł, chciałbym mieć, to nie miałbym dla niej tyle czasu, co powinienem, przynajmniej na razie. A jeżeli byś miał znaleźć taką dziewczynę, to jaka ona musiałaby być? Jaka by to musiała być dziewczyna? Przede wszystkim, no powiem banalnie, ale to jest, nie lubię dam, tak? Już miałem styczność z takimi dziewczynami, no i jakoś mnie przekonał. Chciałbym, żeby to była normalna po prostu dziewczyna, taka zwyczajna, sympatyczna, uśmiechnięta kobieta. Moim zdaniem od kobiety powinna emanować taka delikatność, tak? Kobiecość i to przyciąga najbardziej. Teraz ćwiczenie numer 2. Dobra. Tak zwane burpeesy. Ile sekund nie mam te burpeesy robić? Będziesz robiła 10. 10 burpeesów. 10 burpeesów i 20 sekund odstępu. Tak? Zobaczymy, w jakim będziesz stanie po tych 10 burpeesach. I wtedy ci powiem, ile będziesz miała przerwy między jednym a drugim. I zrobimy 3 serie, tak? Jakim będę stanie. Gotowa? Gotowa. Ja cię będę tutaj motywował. Tak. Uwaga, czas, start. Jedziemy. Raz. Wszystko dobrze robię? Dobrze. Dwa. Pamiętaj na pełne stopy. Trzy. 4. Żyjemy? Żyjemy! Cucimy panią, cucimy! Słuchaj,
Słuchajcie, następnym ćwiczeniem, droga Paulino, będzie swing z kettlebellem. Stajemy w rozkroku. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze i nie jest takie złe. Na pewno lepsze niż nie zmęczysz się tak bardzo jak przy burpeesach. 40 cm od kettlebella. Chwytamy go dwoma rękami. Mamy takie wyprostowane plecy tutaj. Robimy tak, taki lekki przysiad na nogach. I słuchaj, i teraz robisz tak. Wstajesz, zginasz nogi. Ważne, żeby nie robić za głęboko tego przysiadu, tylko tak do połowy. Jesteś, brzuch masz napięty, wypuszczasz powietrze. Wciągasz nosem, wypuszczasz ustami. I robisz coś takiego. To jest ćwiczenie na nogi, wzmacnia ci całą właśnie dolną tutaj partię, czyli uda, wszystko pracuje. Widzisz? Lekki przysiad i na wysokość oczu. Gotowa? Pamiętaj, gotowa. Jest ważne, żebyś stanęła 40 cm, trochę dalej, jeszcze, trochę, jeszcze. Okej, okay, gdzieś na taką odległość, prosto. I teraz musisz mieć ściągnięte łopatki, to jest bardzo ważne. Pierś do przodu, plecy wyprostowane, schylasz się teraz po kettlebella, dokładnie, podnosisz go, luźno tutaj, tu na dół teraz, ręce luźno. Luźno. Tak, i teraz raz i w dół, luźno, dwa. Wciągasz nosem, wypuszczasz. Dobrze, o to chodzi, właśnie. Nogi, wiesz co, jak bardziej, dobrze, tak. Do środka bardziej kolana. Żebyś robiła do przysiadu bardziej. Tak? Rób, ja ci nie będę przeszkadzać. Dobra. Ja tutaj zrobię tak, o. Teraz, widzisz? Raz. Aha. Dwa. Robimy. Trzy. Jaki ty masz poziom tkanki tłuszczowej? Ile Jaki procent? Jaki mam poziom? Myślę, że teraz mam z 8-9%, tak? Ale jest taki plan, żeby przez miesiąc, jeszcze teraz jestem na takiej specjalnej diecie właśnie i takim specjalnym planie treningowym, żeby mieć tak do 7%, 7-6% do wakacji, więc to byłoby okej. Okay. Bo za mało też nie, bo to już niezbyt ładnie wygląda. Bo za mało to już jako kulturysta to już kulturyści bardziej, tak. Bo z tego co wiem, panowie jak do zawodów trenują, to wtedy mają po 3-4% tak, po 3-4% tej i ta skóra wygląda jak papier, tak? Ona jest taka no, cieniutka, wręcz tam bardzo, bardzo mało tego wszystkiego, tak? A ile teraz ważysz? Teraz będzie 78 kilo, tak. Przy wzroście 1,82 m. Kobiety często mają taką tendencję do garbienia się. Czyli robicie tak zwanego, a powinniście chodzić wyprostowane, pierś do przodu, bo wtedy zupełnie inaczej wyglądacie, więc zrobimy podciąganie się. Na drążku to będzie taki lekki trening, oczywiście z moją pomocą, bo sama nie dasz rady, także zaczynamy choć. Za te dwa chwytam, za zewnętrzne. Te dwa. Łopatki musisz mieć ściągnięte, bardzo ważne. Okay. Zegnij nogi i w kolanie i podciągamy się. Raz. Góra. Jesus. Dwa. Góra. Trzy. Stawiam na wysokości zadania. No, no jesteś wysoko. Teraz czuję się pewnie. Słucham cię jak najbardziej. Możesz mi tak na głowę. Czuję się może, tak. Powiem tak, pewniej, tak? Mm. Wy mieszkacie razem z Rafałem Jąkiszem. Dokładnie tak. Mhm. I kto tam dba o porządek, bo ostatnio na twoim snapie zobaczyłam jakąś informację o białej rękawiczce, że Rafał robił porządki i ty sprawdzisz, czy on rzeczywiście jest takim pedantem i tak dobrze umie sprzątać i zrobisz testy białej rękawiczki, czyli zamierzyłeś się w taką perfekcyjną panią domu, perfekcyjnego pana domu, czyli taki męski odpowiednik Małgorzaty Rozenek, można tak powiedzieć. Jest. Powiem tak, mogę powiedzieć teraz całą prawdę, bo Rafał nie będzie mi przerywał. Rafał nie sprzątał w naszym mieszkaniu, dlatego że miał trening do tańca z gwiazdami. No ja mu to wybaczyłem, więc sprzątałem za niego kilka razy. Ostatnio ma trochę więcej luzu, no i postanowił posprzątać u nas w mieszkaniu, tak? Mm-hmm. Ogłosił to wszędzie wobec, mówi, zżał się, ja mówię, no dobrze, skoro posprzątałeś, no to ja powiedziałem, sprawdzę, czy faktycznie jest czysto. I zrobiliśmy test białej rękawiczki. No i okazało się, że Rafał nie jest perfekcyjną panią domu jednak, bo niestety moje dwa palce na rękawiczce były zabrudzone, czyli palec wskazujący, no i ten oto palec, więc nie posprzątał tak dokładnie, jak się pochwalił. No, ale posprzątać wy mieszkacie posprzątał. We dwóch, tak? Tak, tak, dwójka. No i słuchajcie, wy dwoje naprawdę dbacie o porządek, czy macie jakąś panią, która wam sprząta? Nie, nie, dbamy. Sami, nie mamy żadnej pani. Sami sprzątacie? Tak, aczkolwiek mieliśmy kilka propozycji, że jakieś panie pisały do nas, czy mogłyby nam posprzątać, ale jakoś sprzątamy sami, tak? Jedziemy. Druga jedziemy, seria, druga dobra? Seria, tak. Nogi zgięte do tyłu. Próbujemy, daj. Tak i góra. Zegnij. Mhm, zegnij nogi. Zegnę, o, tak? Właśnie. Raz, dwa. Wyprostowane plecy. Trzy. Wyżej, wyżej. Cztery.
koniec, ale tylko tego odcinka, bo w kolejnym odcinku zobaczycie ćwiczenia, które Kuba przygotował dla mnie na mięśnie brzucha, pewnie cały mój brzuch poćwiczy sobie. Tak, będziesz miała, że tak powiem, kaloryfer jak, wiesz, Pamela Anderson z Nocnego Patrolu. Nie, będziesz lepiej od niej wyglądała, źle to powiedziałem, właśnie tak.